Dziękuję Ci za Twoją łaskę, dziękuję Ci za Twoją dobroć, Panie. Dziękuję Ci za to, że Ty masz dla nas dzisiaj życie, Panie. Halleluja. Dziękuję Ci za to, że Ty masz życie dla nas dzisiaj. Halleluja, Jezus. Halleluja, Jezus. Ci mam takie przekonanie, że Bóg chce powiedzieć do paru osób na tym miejscu, że On widzi Twój smutek, że On widzi Twój żal, że On widzi Twoje zranione serce i On chce teraz dać pokój do Twojego życia. On chce dać pokój do Twojego życia. Jeśli to jest o Tobie mowa, podnieś swoją rękę do góry, aby Boży pokój mógł teraz spłynąć na Ciebie. Podnieś swoją rękę do góry, abyś mógł być wolny teraz od jakiegokolwiek smutku. Halleluja. Panie Jezu, ja błogosławię każdą osobę na tym miejscu, Boże. Ja proszę Ciebie teraz, abyś Ty przyszedł i zabrał smutek, zabrał ból, Amen. Zabrał, Panie, rozczarowanie. W imieniu Jezusa Chrystusa ja każdą myśl w życiu tych osób poddaję pod Twoją kontrolę, pod Twoje panowanie, Boże. Ja ogłaszam Twój pokój, Panie. Twój pokój. Nie taki, jak świat daje, ale pokój prosto z nieba. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Usiądźmy. Halleluja. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Tak jak u nas w kościele, dzieci już to się przerzuca na dorosłych. Mówią w ten sposób, kiedy ktoś mówi, Bóg jest dobry, oni mówią, spróbuj sam. Więc taka jest odpowiedź. Bóg jest naprawdę dobrym Bogiem. Kochani, kiedy myślałem sobie o dzisiejszym dniu, myślałem o tym, że będziemy wspominać Dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty został wylany na Kościół, kiedy przyszedł po raz pierwszy i ludzie nie wiedzieli, czego się spodziewać i oczekiwali po prostu na coś, co obiecał im Jezus, przyszła mi na myśl postać i historia, która wydarzyła się niedługo po Pięćdziesiątnicy, a mianowicie osoba Korneliusza. Kiedy Duch Święty zaczął działać wśród pogan, wśród nieżydów, i chciałbym, abyśmy dzisiaj skupili się na tym 10 rozdziale Dziejów Apostolskich. To długi rozdział, nie będziemy go czytać w całości, ale przeczytamy dłuższe fragmenty, żebyśmy mogli się odnaleźć w tej sytuacji, jaka tam zaistniała, co tam tak naprawdę się wydarzyło. Wiecie, podobno kaznodzieje dzielą się na tych, którzy głoszą z ducha lub z notatek, i ja mam notatki ze sobą dzisiaj, więc w kwestii wyjaśnienia. Przeczytajmy sobie od pierwszego wersetu 10 rozdział Dziejów Apostolskich. W Cezarei stacjonował pewien setnik. Miał na imię Korneliusz i należał do kohorty zwanej italską. Korneliusz był człowiekiem pobożnym i bogobojnym. Zarówno on sam, jak i cały jego dom. Jako człowiek miłosierny wspierał lud hojnymi datkami i nieustannie modlił się do Boga. Pewnego popołudnia, około godziny 15, zobaczył w widzeniu w sposób bardzo wyraźny Bożego Anioła. Anioł podszedł i przemówił: Korneliuszu. Korneliusz, wpatrzony w niego i przestraszony, zapytał: Co się stało, Panie? Twoje modlitwy oraz Twoje datki, odpowiedział Anioł, sprawiły, że Bóg zwrócił na Ciebie uwagę. Teraz więc poślij swoich ludzi do Joppy i sprowadź stamtąd niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem. Gości on u pewnego garbarza Szymona, który ma dom nad morzem. Gdy anioł odszedł, Korneliusz przywołał dwóch swoich domowników oraz pobożnego żołnierza z grona tych, którzy mu osobiście usługiwali, i po wyjaśnieniu im wszystkiego posłał ich do Joppy. Popatrzmy najpierw na Korneliusza. Kim on był? Biblia mówi, że był setnikiem, to znaczy, że dowodził 100 żołnierzami w kohorcie, czyli tam było około 6 takich oddziałów, 600 żołnierzy, i on był jednym z dowódców, 6 dowódców, którzy tam dowodzili, którzy zarządzali tymi żołnierzami. Jakim był człowiekiem? Był pobożny, bogobojny i miłosierny. Świadczyły o tym jego czyny. Czytamy, że wspierał lud finansowo oraz że nieustannie modlił się do Boga. Czytamy również, że takie zachowanie cechowało nie tylko jego, ale także jego domowników. To znaczy, że on miał nie tylko wpływ w miejscu pracy, jako dowódca, jako żołnierz, bo czytamy, że tam byli też pobożni żołnierze, ale także jako głowa rodziny. Moglibyśmy powiedzieć ideał człowieka wierzącego, ideał chrześcijanina. Ale czytamy również o tym, że pewnego razu
w czasie jego czasu z Bogiem, a modlił się nieustannie, nie wiem, co to znaczy, naprawdę, kiedy zawsze czytam w Biblii o tym, że ktoś się ma modlić nieustannie, nie wiem, co to znaczy, ale on modlił się nieustannie i pewnego razu przyszedł do niego anioł i powiedział mu, żeby przyprowadził jakiegoś Piotra, który mu wyjaśni tak naprawdę, co jeszcze on potrzebuje robić. Co jeszcze Korneliusz potrzebuje robić. Wiecie, to, co jest ważne, to to, że dobre czyny Korneliusza, hojne datki, wsparcie, jakiego udzielał ludziom, jego nieustanne modlitwy kwalifikowały go jako człowieka dobrego, jako człowieka pobożnego, bogobojnego i miłosiernego i to jest wspaniała opinia. Wielu by z nas taką chciało mieć. Więc dawały mu tą dobrą opinię, ale jest coś, czego mu nie były w stanie dać. Czegoś najważniejszego. Te wszystkie rzeczy nie mogły zapewnić Korneliuszowi życia wiecznego. Nie mogły zapewnić jemu zbawienia. One były dobre, one były ważne, ale tego nie mogły mu dać. Więc anioł przyszedł do niego i poprosił, aby sprowadził do swojego domu Piotra. Bo Piotr ma coś ważnego mu do powiedzenia. I o tym, co Piotr mu ma ważnego do powiedzenia, dowiemy się za chwilę. Ale w międzyczasie, kiedy Korneliusz już wyprawił ludzi do Piotra, nie wiem, ile to miało im zająć czasu, żeby tam dojść, to czytamy, że Piotr również miał czas z Bogiem. Modlił się na dachu. I w pewnym momencie, kiedy długo się już modlił, zgłodniał. Taki zwykły ludzki odruch. Jak wielu z was już jest głodnych dzisiaj? No proszę, jest parę osób. Więc Piotr zgłodnia. I wyobraźcie sobie. Jesteś głodny i nagle otrzymujesz widzenie, wizję od Boga. W tej wizji jakieś płótno z nieba obniża się do ciebie i na nim jest jedzenie. Są żywe zwierzęta i Bóg mówi do Piotra, zabijaj to i jedz. Ale problem polegał na tym, że Żydzi rozróżniali zwierzęta na czyste i nieczyste. Czyste jedli, nieczystych nie jedli. A w tym płótnie były same nieczyste zwierzęta, więc tak jakby Bóg chciał sobie zażartować z Piotra. Mówi, zabijaj i jedz. Wiecie, Piotr trzymał się bardzo dobrze, nie chciał tego zrobić. Pomimo swojego głodu, pomimo tego, że był już zmęczony i głodny, nie chciał się sprzeniewierzyć swoim przekonaniom. Nie chciał się sprzeniewierzyć prawu, ale Bóg nie odstępował i mówi do niego, to co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za nieczyste. Jeśli ja ci mówię, żebyś zabijał i jadł, to zrób to. I Żydzi mieli wiele przepisów, które niektóre z nich im nakazywały pewne czynności, a innych zabraniały. Jedną z takich rzeczy było właśnie to, że Żydzi nie mogli odwiedzać czy spotykać się z nieżydami. Nie mogli spożywać wspólnie posiłku. A Bożym celem było, bo przecież to nakazał Korneliuszowi, żeby Piotr poszedł do poganina do domu. Do poganina do domu. I w sposób bardzo zrozumiały wtedy dla Piotra, przez tą wizję Bóg przemówił do niego. Aby on nie wzbraniał się przed tym, co uważa za nieczyste. Aby nie wzbraniał się jeść nieczystych rzeczy, kiedy Bóg mu mówi. I aby nie bał się iść do domu poganina, kiedy Bóg go wysyła. Więc mówi, tam już na dole stoją ludzie, pukają do drzwi. Nie wahaj się, idź z nimi. Idź z nimi. Kochani, to, co chcę nam powiedzieć, to to, że kiedy Bóg ci mówi, zabijaj i jedz, zabijaj i jedz. Kiedy Bóg ci mówi, idź gdzieś, głoś Ewangelię, po prostu idź i głoś Ewangelię, bo Ewangelia nie ma barier. Ona przekracza wszelkie bariery, abyśmy mogli iść i głosić. Kiedy Bóg ci coś mówi, abyś zrobił, co nie jest zgodne z twoimi przekonaniami religijnymi, jakie miałeś do tej pory, zrób to. A będziesz oglądał dobre owoce, a będziesz oglądał radość w swoim życiu, jeśli będziesz łamał kolejne bariery, o których Bóg ci mówi, abyś łamał. Ok? Amen. Dobrze. Zobaczmy dalej. Wiecie, to wydarzenie, że Piotr był posłuszny Bogu i poszedł do domu Korneliusza, ono zupełnie otworzyło nowy rozdział w historii Kościoła. Dobra nowina trafiła do pogan po to, żeby dzisiaj mogła trafić do nas również. Żeby mogła trafić do nas również. Nie wiem, co by się stało, gdyby Piotr tego nie zrobił. Na szczęście zrobił to. Popatrzmy, co się wydarzyło. Bóg musiał wykonać pracę w Korneliuszu. Wysłał anioła, aby ten zaprosił
Piotra. Bóg musiał wykonać pracę w religijnym rozumie, w sposobie myślenia Piotra, aby Piotr zechciał odpowiedzieć na to zaproszenie. A wszystko po to, żeby Boży plan mógł zostać zrealizowany. Bóg pracuje w ludziach. Bóg pracuje w nas. Pomyśl sobie, w ilu ludziach Bóg musiał pracować, żebyś ty znalazł się w miejscu, w którym jesteś. Możesz być za to wdzięczny Bogu, że ci ludzie dali nad sobą, pozwolili na to, aby Duch Święty nad nimi pracował. Ile pracy Duch Święty musiał wykonać w tobie, abyś dzisiaj był tutaj na tym miejscu. Wiecie, ja nie wierzę w przypadki. Wierzę, że każdy z nas jest tutaj, bo potrzebuje tutaj być dzisiaj. Bo potrzebuje być na tym miejscu. Amen. Wiecie, każdy ma jakiś powód, dla którego tutaj przyszedł. Ktoś mógł przyjść zupełnie z ciekawości, bo usłyszał, że jest takie spotkanie. Ktoś z was może przyszedł, bo oczekuje uzdrowienia swojego ciała, bo wie, że dzisiaj będziemy modlić się o te rzeczy. Ktoś przyszedł, bo nie wiem, szuka duchowych przeżyć albo chce być bliżej Boga. A ktoś może przyszedł, bo został zaproszony i w tym momencie siedzi i zastanawia się, co ja tutaj robię. Nie wiem, z jakiego powodu tutaj jesteś, ale być może jesteś z tego samego powodu, z jakiego Korneliusz zaprosił Piotra. On potrzebował usłyszeć to, co Piotr miał mu do przekazania. On potrzebował to usłyszeć. I wierzę w to, że Bóg będzie dzisiaj mówił do ciebie. Amen. Wierzę, że Bóg będzie odpowiadał na twoje modlitwy, będzie odpowiadał na twoje wątpliwości. Wierzę, że Bóg chce dzisiaj do ciebie mówić. Nie chce, abyś wyszedł z tego miejsca bez odpowiedzi. Wierzę w to, że Bóg chce, abyś doświadczył dzisiaj Jego jako żywego Boga. Nie Boga historii, nie Boga z obrazka, nie Boga, którym straszy się dzieci, bo cię Bozia pokaże, jak się też tak zachowywał. Tylko żywego, prawdziwego Boga. Amen. Takim, jakim On jest. Wierzę, że Bóg tego dzisiaj chce dla każdego z nas. Zobaczmy, co się stało, kiedy Piotr dotarł na miejsce. Od 24 werset i potem od 34 dalej. Następnego dnia Piotr przybył do Cezarei. Korneliusz już na nich czekał. Na spotkanie zaprosił swoich krewnych i najbliższych przyjaciół. Piotr otworzył zatem usta i przemówił. Naprawdę zaczynam rozumieć, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto go szanuje i postępuje sprawiedliwie. Odniosę się teraz do poselstwa, które przekazał synom Izraela, głosząc za pośrednictwem Jezusa Chrystusa, który jest Panem wszystkich, dobrą nowinę o pokoju. Otóż wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła, a działo się tak dlatego, że był z nim Bóg. My jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił na terenach zamieszkałych przez Żydów i w Jerozolimie. Jego też zawiesili na krzyżu i w ten sposób zabili. Bóg jednak wzbudził go trzeciego dnia i sprawił, że stał się widzialny, lecz nie dla całego ludu, a tylko dla świadków uprzednio wybranych przez Boga. To znaczy dla nas, którzy po jego zmartwychwstaniu jedliśmy i piliśmy wraz z nim. On też polecił nam głosić ludowi i składać o nim świadectwo, że jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim świadczą wszyscy prorocy. Głoszą, że każdy, kto w niego wierzy, dostępuje przez jego imię przebaczenia grzechów. A więc celem wizyty Piotra było powiedzenie Korneliuszowi i wszystkim, którzy się tam zgromadzili, że Boża miłość nie jest ograniczona do jednego narodu, że Boża miłość nie jest ograniczona do specjalnie wybranej grupy ludzi, ale że Boża miłość jest dla każdego i dla każdego bez wyjątku i Bóg pragnie przebaczyć nam grzechy. Bóg pragnie przebaczyć nam grzechy oraz to, że bycie dobrym człowiekiem jest dobre, ale nie zbawia. Nie daje życia wiecznego. To nie jest wystarczające. Wiecie co? Pismo Święte mówi, że karą za grzech jest śmierć. Tak? Ale nie mówi, że nagrodą za dobry uczynek jest zbawienie. Jest życie wieczne. Boża logika jest inna. Niebo, życie wieczne jest z łaski za darmo. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa.
Nie znam części z nas. Może jesteś dobrym, może jesteś złym człowiekiem. Nie wiem tego. Ale wiem jedno, że Bóg nie traktuje jednych lepiej niż innych. Dla Boga wszyscy jesteśmy równi. Każdy, kto zgrzeszy, zasługuje na śmierć. I każdy, kto w Niego uwierzy, będzie miał życie wieczne. Każdy, kto w Niego uwierzy, będzie miał życie wieczne. On kocha każdego z nas tak samo. I dla każdego z nas ma to samo rozwiązanie. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest rozwiązaniem. Jego też zawiesili na krzyżu i w ten sposób zabili. Bóg jednak wzbudził Go z martwych trzeciego dnia. On, Jezus, jest ustanowiony przez Boga sędzią żywych i umarłych. A każdy, kto w Niego wierzy, dostępuje przez Jego imię przebaczenia grzechów. Zatem wiadomość dla Korneliusza jest taka. Jezus przebaczył nam grzechy. Każdy, kto w Niego uwierzy, każdy, kto uwierzy w to, że Jezus umarł na krzyżu za twoje grzechy, kto uwierzy w to, że Jezus zmartwychwstał, kto uwierzy w to, że On pokonał śmierć, pokonał diabła, pokonał grzech, będzie zbawiony. Amen. Każdy. Każdy. Jeśli uwierzysz w to, że twoje grzechy są przebaczone, że twoje nawet najlepsze uczynki, twoje modlitwy, twoja hojność, cokolwiek to jest, nie są w stanie sprawić, aby twoje grzechy były odpuszczone, ale jest ktoś inny, Jezus Chrystus. Potrzebujesz tylko uwierzyć. Uwierzyć w Niego, że On to może zrobić. Że On może ci przebaczyć grzechy i dać życie wieczne. To jest wszystko, co potrzebujesz. Jeśli jesteś dzisiaj, tutaj, teraz na tym miejscu i nie masz pewności tego, że twoje grzechy są przebaczone, nie masz pewności tego, że jesteś zbawiony. Nie jesteś pewny, czy gdyby dzisiaj Bóg zabrał ciebie z tej ziemi, to pójdziesz do nieba, piekła, czyśćca, czy gdziekolwiek indziej. Nie wiesz, co się z tobą stanie, to chcę ciebie zaprosić do modlitwy teraz. Ponieważ Pismo Święte mówi, że jeśli ty wyznasz przed Bogiem, że jesteś grzesznikiem, zaprosisz Go do swojego serca, zbawiony będziesz. To może być proste dlatego, że Jezus poniósł karę na krzyżu. Że On wziął na siebie to, co należało się tobie. Więc dzisiaj, poprzez modlitwę, możesz zaprosić Go do swojego życia. Proszę, zamknijmy wszyscy swoje oczy. I jeśli jesteś w takim miejscu, że wiesz, że potrzebujesz zaprosić Pana Jezusa do swojego życia, powtarzaj proszę za mną słowa tej modlitwy. Ojcze, wiem, że złamałem Twoje prawo i moje grzechy oddzielają mnie od Ciebie. Bardzo tego żałuję. Pragnę odwrócić się od mojej grzesznej przeszłości i poddać moje życie Tobie. Proszę, przebacz mi i pomóż mi żyć w sposób, który będzie się Tobie podobał. Wierzę, że Twój Syn Jezus Chrystus umarł za moje grzechy. Wierzę, że powstał z martwych i żyje. Wierzę, że słyszy moją modlitwę. Otwieram Ci drzwi mojego serca i zapraszam Jezusa, aby stał się Panem mojego życia i panował w moim sercu od teraz na zawsze. Proszę, ześlij swojego Ducha Świętego, aby pomagał mi być Tobie posłusznym. Modlę się w imieniu Jezusa. Amen. Nie otwierajmy jeszcze swoich oczu. Jeśli jesteś na tym miejscu i modliłeś się ze mną tą modlitwą, proszę Cię, abyś podniósł na chwilę rękę, ponieważ porządkowi dadzą Ci Ewangelię, dadzą Ci książkę. Proszę, tutaj są ręce podniesione. Proszę, aby rozdać. Trzymaj w górze, dopóki nie dostaniesz pakietu razem z tymi rzeczami. A ja w międzyczasie chcę Wam powiedzieć, że to jest najważniejsza decyzja w Waszym życiu. To jest najważniejsza decyzja w Waszym życiu. Nie ma ważniejszej. Nawet małżeństwo nie jest tak ważną decyzją jak to, bo teraz powierzasz swoje życie Jezusowi.
oddajesz swoje życie Jezusowi. Tam z tyłu jeszcze. Jeszcze tutaj blisko. Tutaj jeszcze. W tamtej stronie jeszcze. Tutaj jeszcze. Tam jeszcze z tyłu tej osoby. Proszę Ciebie o to, żebyś dzisiaj podzielił się z kimś, kto Cię zaprosił. Czy przyjechałeś z jakąś wspólnotą, powiedz, dziś oddałem swoje życie Jezusowi. Dziś oddałem swoje życie Jezusowi. Te osoby z Tobą porozmawiają i wytłumaczą Ci, czym jest tak naprawdę ta decyzja. Tutaj jeszcze dwie osoby. Z tyłu jeszcze. Trzy. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry i kocha każdego z nas. I nie ma względu na osobę. Halleluja. Halleluja. Czy ktoś jeszcze nie otrzymał, kto powinien otrzymać? Tam z tyłu, tak? Tam. Ja tutaj mam widok na wszystko. Bóg jest dobry. Kochani, to nie jest koniec dobrej nowiny. Amen. To nie jest koniec dobrej nowiny. Nie wiem, czy dla Was to jest dobra, bo to znaczy, że jeszcze nie koniec kazania, ale to nie jest koniec dobrej nowiny, ponieważ kiedy przyszedł Piotr i czytaliśmy ten fragment i głosił kazanie, on powiedział takie słowa. Wróćmy do 37 wersetu. Otóż wiecie, co działo się w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Wiecie o Jezusie z Nazaretu, że Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą. Wiecie też, że wszędzie, gdzie chodził, czynił dobrze i leczył wszystkich dręczonych przez diabła. A działo się tak dlatego, że był z nim Bóg. A działo się tak dlatego, że był z nim Bóg. Wiecie, dzisiaj nic się nie zmieniło. Dzisiaj nic się nie zmieniło. Pismo Święte mówi, że Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Tak jak Jezus wtedy chodził, uzdrawiał chorych, uwalniał dręczonych przez diabła, to samo robi dzisiaj. Możesz nie widzieć Jezusa, ale On działa poprzez swojego Świętego Ducha. On działa poprzez innych ludzi i ktoś może przyjść do Ciebie, położyć rękę na Tobie i możesz być uzdrowiony. Ponieważ Jezus się nie zmienia. Bóg jest żywym Bogiem. On jest ciągle ten sam. Ciągle ten sam. Jak wielu z Was kiedykolwiek doświadczyło uzdrowienia na tym miejscu? Kto? Popatrzcie się. Popatrzcie się. Rozejrzyjcie się wokół. To jest niesamowite. To pokazuje, że Bóg się nie zmienił. Że Jezus żyje. I dzisiaj ma dla Ciebie to, czego Ty potrzebujesz. On ma dla Ciebie rozwiązanie. On jest rozwiązaniem. On jest lekarzem. Wiecie, żaden z nas, żaden człowiek, pastor, biskup, nikt nie uzdrawia. Robi to Jezus przez ludzi. Robi to Jezus przez ludzi i dziś będzie to robił przez ludzi. Będzie używał ludzi, ale to On sam będzie uzdrawiał. Kiedy zostaniesz uzdrowiony dzisiaj, to Jemu oddaj chwałę. Jemu oddaj chwałę, bo to jest tylko i wyłącznie Jego praca, Jego zasługa. Okej. Czytaliśmy w tym fragmencie, że Jezus nie tylko umarł i zmartwychwstał, ale On czynił dobrze i uzdrawiał wszystkich dręczonych przez demona, przez diabła. Co nam to pokazuje? Pokazuje nam to, że choroba nie pochodzi od Boga. Choroba jest udręczeniem. Czy jest ktoś, komu choroba sprawia radość? Nie, ona jest udręczeniem. Dosłownie to słowo oznacza zapanowanie nad kimś. Choroba zaczyna panować w Twoim ciele. I trzeba złamać jej moc. To oznacza uciężenie kogoś, gnębienie i dosłownie to słowo, które samo użyte oznacza bycie pod panowaniem diabła, bycie opanowanym przez diabła. Biblia mówi, nie tylko w tym fragmencie, że udręczenie pochodzi od złego, że pochodzi od diabła, a nie od Boga. Bo Bóg przyszedł uwalniać i przyszedł uzdrawiać. Kiedy chorujesz, nie mów, że bierzesz swój krzyż na siebie. Gdyby Bóg chciał Ci dawać chorobę, to Jezus by nie uzdrawiał, bo sprzeciwiałby się Bożej woli. Jezus by nie uzdrawiał. Bóg nie chce dla Ciebie choroby.
Bóg nie chce dla ciebie choroby. Bóg pragnie twojego uzdrowienia. Pewnego razu Jan Chrzciciel chciał się upewnić, czy Jezus jest Mesjaszem. I wysłał swoich uczniów do Jezusa z takim zapytaniem. Czy ty jesteś tym, który ma przyjść, czy też mamy oczekiwać innego? A Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują i chromi chodzą. Trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. Błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. Wiecie, dzisiaj będziemy modlić się o uzdrowienie. Dzisiaj będziemy modlić się o uzdrowienie, a ty potrzebujesz uwierzyć. Potrzebujesz uwierzyć, że Jezus może to zrobić dla ciebie. Potrzebujesz uwierzyć, że On może ciebie dzisiaj uzdrowić. Potrzebujesz uwierzyć, że On może ciebie dzisiaj uwolnić. Potrzebujesz w to uwierzyć. Potrzebujesz w to uwierzyć. Wiecie, kiedy Piotr przyszedł, kiedy Bóg przyszedł z wizją do Jezusa? Do Piotra, przepraszam. Kiedy on był głodny. Kiedy on był głodny. Bądź głodny swojego uzdrowienia. Bądź w oczekiwaniu, a Bóg przyjdzie, aby ciebie nasycić. Bóg przyjdzie, aby ciebie nasycić. Mam taką myśl i chciałem zapytać, czy są osoby na tym miejscu, które mają problemy takie powracające, bóle serca, uciski w klatce piersiowej. Czy są takie osoby na tym miejscu? Czy ktoś jeszcze? Dwie, trzy. Okej, będziemy się potem modlić. Będziemy się potem modlić. A czy jest ktoś, kto ma teraz taki ucisk w sercu, taki ból? Okej, dobrze. Za chwilę wrócimy do tematu. Mam propozycję dla ciebie. Jeśli masz teraz taki ucisk w klatce piersiowej, masz ten ból, to przyjmij od niego uzdrowienie. Teraz. Wiesz co? Poczekaj chwilkę, posłuchaj mnie. Przyjmij uzdrowienie. Wiesz, jak się przyjmuje prezenty? Ktoś daje ci, a ty wyciągasz rękę i bierzesz. Nie módl się. Nie rób nic więcej. Po prostu odpoczywaj i przyjmij uzdrowienie. A kiedy ból ustąpi, kiedy ten ucisk w klatce piersiowej ustąpi, to machaj mi tylko, dobra? On ciebie uzdrawia. On ciebie leczy. Halleluja, Jezus. Wiecie, będziemy dzisiaj działać między innymi na podstawie słowa wiedzy. To jest coś takiego jak teraz. Bóg daje informacje, w jakim stanie, z jakimi wyzwaniami, dolegliwościami są osoby na tym miejscu. Ktoś będzie wychodził do mikrofonu, mówił to i wtedy te osoby, które potrzebują w danej dziedzinie uzdrowienia czy modlitwy, będą wychodzić i będą się modliły razem z tą osobą. W ten sposób to będziemy robić, ponieważ Bóg dzisiaj uzdrawia, On leczy i dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. Bóg może uzdrowić twoje serce, Bóg może uzdrowić twój kręgosłup, Bóg może uzdrowić wszystko, Bóg może nawet stworzyć to, czego ci brakuje. Wyobrażasz sobie, że Bóg, który z niczego stworzył świat, nie mógłby czegoś stworzyć? Wiecie, Biblia jest prawdą, Słowo Boże jest żywe, Bóg może wszystko. Bóg może wszystko i dlatego jest Bogiem. On może to wszystko zrobić. Okej. Na zakończenie. To jeszcze nie koniec. Dobrej nowiny. Na zakończenie. Kochani, jak skończyła się ta historia? 44 werset. I będziemy się modlić. Piotr jeszcze mówił o tych sprawach, a Duch Święty już stąpił na wszystkich słuchających jego mowy. Piotr jeszcze mówił o tym wszystkim, a Duch Święty już stąpił na wszystkich, którzy słuchali. I co się dalej działo? Zaskoczyło to wszystkich wierzących, którzy należeli do obrzezanych i przybyli z Piotrem, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wywyższali Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Czy ktoś może odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego podobnie jak my? I rozkazał, aby ich ochrzczono w imię Jezusa Chrystusa, a następnie uprosili go, aby pozostał z nimi kilka dni. Wyobraźcie sobie, jak mogło to wyglądać. Piotr głosi kazanie i wstępuje Duch Święty. Duch Święty nie zachował się po dżentelmeńsku, nie poczekał, aż Piotr skończy, ale stąpił na ludzi i to oznaczało, że część ludzi na sali słuchających zaczęło modlić się innymi językami.
A inni słyszeli, że oni się modlą innymi językami, komentowali to między sobą. Popatrzcie, to tak samo jak z nami, się stało z nimi dzisiaj. I zrobiło się ogólne zamieszanie. Nie wiem, ile punktów swojego kazania miał jeszcze Piotr, ale musiał to przerwać, ponieważ Duch Święty zaczął pracę, zaczął działać. Więc kochani, dzisiaj Duch Święty jest dla każdego z nas. Dzisiaj Duch Święty jest dla każdego z nas, bo Pismo Święte mówi, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, zbawiony będziesz, możesz być napełniony Duchem Świętym. Każdy, kto w Niego wierzy, niech przyjdzie i pije, a z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Chciałbym podsumować to, o czym dzisiaj mówiłem. Po pierwsze, masz przebaczenie grzechów. Po drugie, Bóg chce Ciebie napełnić Duchem Świętym dzisiaj. Po trzecie, tak jak zrobił to z Piotrem, jak zrobił ze 120 uczniami, po trzecie, Bóg jest Bogiem, który leczy.